Halo, jesteśmy w ośrodku jeździeckim Koń. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem, jako że było ciemno, to nie nagrywałem za wiele, szczególnie w terenie. Po 14 już jest. O 8:30 mieliśmy śniadanko. Do 10. O 10:30 czyszczenie koni, wsiadanie na konie. Były dwie grupy. Jedna grupa to pojechała sobie w teren, a druga grupa została na padoku. Wszędzie było oszronione. No teraz to już odpuściło, teraz już jest dużo, dużo lepiej. Także zapraszam na dalszą część filmu. Hej! Nie, to jest ciemno. Co? Poczekajcie, bo dajcie mi się ubrać do końca, dobra? Ja myślałam, że jakiś koń idzie, a to Łukasz. Dzisiaj ja na amfetaminie. Dosłownie, może nie, ale w przenośni tak. Twój koń jest petarda, podobny. To jest taka petarda. Najszybszy koń z tajni w ogóle. Macho. Macho. Koń macho. Miałem kokę, ale mi zabrali kokę. Muszę się zadowolić macho. Nie zamknęli drzwi od stajni i żubr się dostał po prostu. Pokrył klacz i karat wyszedł. Mążka piękny, niedźwiedź. On ma taką naturę niedźwiedzią. Jak niedźwiedź, no taki... Wiecie, że kiedyś żubr wpadł do stajni, jak niekoniecznie. Nic nie jest. Potomek żubra, tak. Ale ona tak jakby z kozą trochę, taka z kolika, co nazwać. No widzisz, to... Wojtas, obrażaj dalej, obrażaj dalej. No to oni obrażają, poczekaj. Proszę bez śmiechów. Idzie to białe. Idzie to białe. Piotr, jak zwykle masz najładniejszego konia. Jest coś tam nagadał. Zdjąłem się skontynuować, jak nie? Dobra. Nie wiem skąd te śmiechy. Ale jak się ganaszujesz. Często, taki tabun idzie? Nie. Latem. Latem to, bardziej, latem, nie? Tak, latem to non-stop jest. No, są 44 osoby i każdy jeździ 3 godziny dziennie, więc jest co robić. Dostałaś mi jej codzień.
Byłem odwiedzić kuchnię. Ty, no gdzie on jest? Tu przygotowania idą pełną parą. Gdzie on jest? Jest. Dobra. Kolumny już ustawione. O! I druga. A teraz idę do siebie, do pokoju. Chcę też się przygotować. Wersja indyjska, ale na bednarka. Będę taki jakiś soft w ogóle, chilloutowy. Czekaj. Takie są tutaj propozycje. Każdy może sobie wybrać swój... Aha, kalendarz to może nie. No i też można ten... Nie, piktogramy czy tam... No w ogóle znaki, nie? No to poszli sobie na koniki. Powolutku chyba trzeba się ruszyć. Dobra. Dajemy. Trzeba się powoli przygotowywać. O, proszę. Co ty? Pokaż to. No nie! Atakowałem w lesie gałęzie. To po nocy się jeździ. Konar, wiesz, mnie zaatakował, nie gałąź. I tak mnie trochę oszołomił, ale chyba będzie dobrze. Ja pierdolę. Wyszek, następne wyzwanie musi być Wojtka, plecy, Łukasza, plecy, nasze plecy to były takie po prostu. Łukasza, plecy, on cię nie wiem. Ja jestem ja to teraz czuję na sobie lucyrkę, jak mi taką łapę tam przybieram wzrokiem, mentalnie. On się tak bał. Kto? Wojtek, bałeś się? Nie. Takie... To my w akurat w lesie jesteśmy. Uwaga, trzeba. Trzeba w lesie? No to się przebrałem. Strój indiański. Teraz się będę malował. Pokażę. Albo pomarańczowy. Wow. Ty jesteś chyba jakąś księżniczką indiańską. Ty, no ale swoje Indianki nie były wygolone pod pachami, nie? nie przeginajmy. Nie stało, tylko pewnie tak. Nie, no możesz mieć tak, ty, ale... Może jakaś śnieżynka. Ale kit. Kurwa, o Jezu. Jakiś wściekły irokez. Ale zaczepi. Powiedzmy, bo tu będę miał propusz. Mhm, to więc tu może, wiesz, zrób. No, Meksyk wam powiem. Echa! Zieleń mam wolną. Widziałeś Gosia? Gosia widać? Zieleń mam. Już zrobiłam czerwonym, to się słucha. Że Gosia chyba imprezy pomyliła. Macie kredki, poczekaj, były czerwone. Mamy kredki. Teraz lepienia. Koniec tego malowania. Teraz tylko pióropusz. Proszę bardzo. O. Ja nigdy nie wiem, co ja mam robić przed tą kamerą. A potem i dawnie. Zachowuj się.
No. Do wigwamu. O! O! O, jaki to pole! Bo ja jestem z Połnicą. A Połnici byli łysi. Chodź tu skło. No powiem wam, jesteście też przygotowani. Pogorszyło panu. Zimi, jak dzisiaj wyjdzie świniak na ten, na drugie danie w nocy, to będziesz dzielił. No już, czuć go. Słuchajcie, czy moja córka miała rację, że ja bardziej jak Flintstone wyglądam? Ale piórka masz takie, wiesz, się nie zna. Wśród nas to nie zginiesz w tłumie w ogóle. Ale przyjdzie!
Dobrego w 2017 roku. Szczęśliwego nowego roku!
Słuchajcie, mamy poranek 1 stycznia 2017 roku. Sylwester. Udało się przeżyć, konie przeżyły, my też. Także pogoda widzę ładna, cieplutko dzisiaj. W porównaniu z wczorajszym dniem, wczoraj było okropnie, zimno, cholernie. Idę zobaczyć, co się będzie działo, bo się niedługo będzie śniadanko, o 9 śniadanko. O, już jest 9.32, trochę zaspałem. A o 11 na koniki i będzie jazda dzisiaj poranna w terenie. Idę do stajni zobaczyć, czy już się wszyscy... O, jest, jest Gosia. Tu mamy jednego konika. Freestyle. Podobno tak się przypchać stali, no mogę potwierdzić. Tu mamy następnego konika. Jest tak brudno, że to Ej! Co? Co to ty masz? Tu mamy kapriole. Kapriola. Taka troszkę kora na oczko. Nie wiem, jak miałam to zrobić, żeby to było białe. Będziesz głaskać przez najbliższą godzinę. Będzie wymyślone zawody, jak to zrobić, żeby konia wyczyścić. Ale koty już mają na to sposób. Chodź Trawka, pokaż się. Jaka ty śliczna jesteś. No. A co ty masz? Żel. Nie, no konia. Gracja. Gracja. Masz trochę daleko, nie? Żeby sprawdzić popęg. Poszedł! Ale ona już siedziała, czy nie? Nie. Prowadziła. To ty pojeździłaś, nie? Ale spoko, on się kiedyś zmęczy. Wiecie, jacy jesteśmy nienormalni. My najnormalniejsi chyba też, nie? Więc sobie pasujemy. Ale po prostu, no taką crazy grupę to dawno nie widziałam. Jeszcze w takiej wielkiej grupie. Właścicielcy całej ekipie tubelców i tym, którzy się z nami wspólnie bawili. Dziękujemy! Dziękujemy! Ale wpadłem akurat. Cześć, do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia.